Punkt numer jeden, reakcyjnie nie wejdzie pani proszę. Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Rąk. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znak LR-02.72123.340.2012.ms. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do dzielnicy pierwszej Stare Miasto nie wpłynęły negatywne opinie i sygnały dotyczące zachowania dotychczasowych najemców lokalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. W takim razie kto jest za przyjęciem projektu? Osiemnaście osób jest za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 18 za, przeciw, 0 przystępujących. Punkt numer 2, relacyjny pani Halina Gosiewicz. Uchwała w sprawie poparcia wystąpienia prezydenta miasta Krakowa do ministra spraw zagranicznych w sprawie odnalezienia dokumentów wskazujących na to, komu i za jakie nieruchomości Polska wypłaciła po wojnie odszkodowanie za pozostawione w Polsce mienie. Paragraf 1. Popiera się starania prezydenta miasta Krakowa mające na celu odnalezienie dokumentów wskazujących na to, komu i za jakie nieruchomości Polska wypłaciła po wojnie odszkodowanie za pozostawione w Polsce mienie. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie. Rada Dzielnicy Pierwszej wyraża nadzieję, że działania prezydenta miasta Krakowa znajdą odzew w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co pozwoli wreszcie na ostateczne uregulowanie spraw własnościowych w Krakowie i da tamę nielegalnemu przejmowaniu kamienic. Niniejszą uchwałę kieruje się do prezydenta miasta Krakowa celem przesłania jej w ślad za pismem w tej sprawie skierowanym do ministra spraw zagranicznych. Wydaje mi się, że to może w jakiś sposób posłuży prezydentowi w tych staraniach, które teraz zostały podjęte. Zawsze lepiej późno jak wcale, abyśmy wreszcie zaczęli szukać, czy odszukali te jeszcze dokumenty, które w archiwach warszawskich, w archiwach ministra spraw zagranicznych czy ministra spraw finansów tkwią. Najwyższy czas, żeby one trafiły do Krakowa i by można było powiedzieć, co jest czyje i co komu za co kiedykolwiek wypłacono. A co zostało oczywiście spłacone? Mówimy tu oczywiście o tych 12 podjętych porozumieniach, tak zwanych układów indemnizacyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos, proszę. Ja chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę i nie za bardzo rozumiem, czemu ta uchwała ma służyć, ponieważ dokumenty, o które tutaj Pan występuje, są dostępne po drugiej stronie oceanu. Tyle, że trzeba by było za nie zapłacić. Nasze państwo od 20 lat tych pieniędzy wyłożyć nie chce i ta uchwała ich raczej do tego, delikatnie mówiąc, nie skłoni ani nie zmusi. W związku z tym to jest trochę bezprzedmiotowe. Dziękuję. Mogę odpowiedzieć? Koniec? Tak. Dziękuję. Pan Konstankiewicz i pan Sęczek. Panie księdze, odpowiem panu w ten sposób. Znaczy muszę trochę przybliżyć trochę historii. Układ ratyfikowany w 1972 roku rządu PRL z 12 państwami zachodnimi mówił wyraźnie, że po wypłaceniu odszkodowania wszystkie te państwa mają przekazać pełne listy wypłaconych odszkodowań za mienie pozostawione. Z tego wywiązały się tylko dwa państwa. W części tylko Stany Zjednoczone, częściowo w tej chwili Szwecja i ułamkowo Norwegia w tej chwili oddała. Za resztę dokumentów, tak, żądają Stany Zjednoczone, jak oni to określają,
dokument, jeden klein, tego kleina chcą $1. Ówczesny dyrektor Departamentu Spraw Majątkowych Ministerstwa Finansów, który jest za to odpowiedzialny, za rząd polski, był w komisji inwigilacyjnej w Maryland pod Waszyngtonem i stwierdził, że tam są 3 kontenerowcy. Polski by nie było na to stać, ale prawda jest też taka, że do tej pory żaden rząd polski, czy Berelowski, czy poprzedni, obecne rządy, nigdy nie upomniały się o zrealizowanie tych umów. A w umowach było, że miały one przekazać nieodpłatnie. To samo zresztą Wielka Brytania też żąda, to jeszcze bardziej wyższy kwot za udostępnienie informacji. Więc starania prezydenta na ministra spraw zagranicznych są jak najbardziej wskazane, szczególnie gdy Polska jest w Unii Europejskiej, żeby to wreszcie wyegzekwował. I popieram ten projekt uchwały, bo to wreszcie dało pewny obraz, za co zostały wypłacone, komu zostały wypłacone i skończyłyby się manipulacje. Nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, no to jest jedyna metoda dojścia do tego przed sądami właśnie okazania tych dokumentów. W ubiegłej kadencji Rada Miasta podjęła również taką petycję do rządu, do premiera i do prezydenta RP. Z tego co wiem, prezydent ani Rada Miasta Krakowa do dzisiejszego nie dostała odpowiedzi, więc prezydent ponawia znowu o kolejną próbę, tym razem do ministra spraw zagranicznych. Czy to przyniesie efekt? No zobaczymy. Ja myślę, że powinny się przyłączyć wszystkie dzielnice, wszystkie miasta w Polsce, bo problem nielegalnego obrotu nieruchomości czy odzyskiwania przez spadkobierców, właścicieli, którzy wzięli odszkodowanie i odbierają nieruchomości, jest też pewnym nieuczciwym procederem. I w związku z tym trzeba by z tym skończyć, żeby się nie okazało, że za chwilę pół Polski oddamy osobom nieuprawnionym do władania tymi nieruchomościami. Proszę Państwa, a pośrednio lokatorzy, którzy zamieszkują tam wielopokoleniowo i utrzymują te nieruchomości, no stracą. A Państwa nie stać tych gmin na budownictwo nowe dla osób starszych czy uboższych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Sęczek. Ja chciałem zadać pytanie panu radnemu Krzysztofowi Baronowi, czy już na tak wstępnym etapie procedowania tej sprawy, jak tutaj podnosimy, że na chwilę będziemy głosować nad tym projektem, żeby panu już brakowało wytrwałości, przecież to jest wstępny etap. Panu brakuje wytrwałości, trzeba dać szansę. Pan radny, mówimy bardzo szeroko, to przed chwilą i bardzo interesująco wszystko wytłumaczył. Wydaje mi się, że więcej wiary i więcej działania z naszej strony i w pełni popieram ten projekt. Dziękuję pani Halinie Wyszyńskiej. Znaczy w tym momencie argumenty, które prawda, miałam wygłosić, zostały wygłoszone bardzo szeroko przez pana radnego Wojciecha. Nic dodać, nic ująć. Będziemy stukać, chyba stukanie raz, pierwszy, drugi, trzeci, może da wreszcie efekt i te dokumenty wreszcie ujrzą światło dzienne. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ktoś chce jeszcze zabrać głos? Ja muszę adwocem, jeżeli można, więc ja składam, że na tak postawione pytanie z tezą, to nawet nie ma sensu odpowiadać. Dziękuję. Może by jeszcze pan go zabrać? Kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 19 zawsze się 0,000. Wrócę na przeradzie mniej więcej. Po odpowiedzi kolorowym pod wrotem świętownic brzozowych. Paragraf pierwszy, Rada Gminy Pierwszej Stare Miasto, będzie honorowy partner podkładany Święta Ulicy Brzozowej, będzie współorganizatorem tego wydarzenia w maju 2013 roku. W zasadzie dyrekcja zespołu szkół PEGNI zwróciła się z prośbą o patronat i finansowanie organizacji obchodów Święta Ulicy Brzozowej planowanego na miesiąc w maju 2013 roku. Celem obchodów jest integracja mieszkańców, najemców oraz pokazanie uroków tego miejsca. W roku 2012 została zawiązana nieformalna lokalna inicjatywa
po sąsiedzku mieszkańców ulicy Brzozowej, miejscowego ośrodka MOPS oraz zespołu szkół zawodowych PEGI. W ramach inicjatywy znajdują się działania polegające przede wszystkim na pomocy okolicznej młodzieży mającej kłopoty w nauce poprzez organizację pouczania na terenie zespołu szkół PEGI oraz dodatkowo dla wszystkich mieszkańców różnego typu zajęcia oraz spotkania tematyczne, naukę pisania listów, naukę języka angielskiego, zajęcia komputerowe, akcje charytatywne oraz święto ulicy Brzozowej połączone z konkursem dla dzieci i dorosłych z zakresu wiedzy o historii najbliższej okolicy. Proszę Państwa, ta propozycja była, chcę przypomnieć, przedmiotem m.in. obrad Komisji Kultury. Komisja Kultury nie znalazła uzasadnienia dla wspomożenia tego przedsięwzięcia finansowo. Formalnie przegłosowała patronat, natomiast to się jakby nie zmaterializowało w formie uchwały, wobec tego Komisja do spraw Kazimierza jakby przeprowadziła procedurę i stąd jakby jest w tej roli tego. Osobiście uważam, że jeżeli ludziom jeszcze dzisiaj chce się coś zrobić dla siebie i dla otoczenia, to wydaje mi się, że powinniśmy pomagać. Ja myślę, że to honorowo patrzona będzie też pewną mobilizacją do tego, żeby to doprowadzić do końca, bo w przeszłości bywało tak, że za 5-12 przychodzono do nas z prośbami o patronat, co się wiązało na przykład z ułatwieniami, jeśli chodzi o zajęcie tam chodnika czy pasa drogowego, i były takie dziwne sztuczki, że na przykład nie byliśmy w stanie, nie wiem, zebrać, było to między sesjami na przykład, a święto się odbywało już zaraz, więc stąd jest ta propozycja, żeby to miało miejsce z pewnym wyprzedzeniem. Dziękuję. Mam pytanie takie. Z jednej strony, co mam honorowy patronat, to ja to rozumiem. Ale to będziemy wspólnie działać, to moje pytanie jest, na czym miałaby polegać ta zmiana w budżecie na zadania priorytetowe, przewidzieli jakąś kwotę na dofinansowanie tego wydarzenia. Druga rzecz, nie mam nic przeciwko temu, ale jest wiele świąt opowiedzi i jakoś nie jesteśmy współorganizatorami, nie obejmujemy patronatem. Z tym prawkiem się nie, po prostu nie rozgrabiamy za bardzo. Bo mamy święto ulicy Józefa, święto ulicy Felicjanek, ulicy Małej, tak, etc. Ile za chwilę będziemy mieć tak, że cały rok będziemy obchodzić święta ulic poszczególnych. Na gdzieś tak będziemy. Czy nie powinniśmy się bardziej skupić, że robimy święto dzielnicy? To możemy robić to święto dzielnicy, na przykład między innymi również i ta ulica się dołącza. Część imprez w ramach święta dzielnicy jest na tej ulicy. I ten czas robimy jakiś taki serce. Czy nie zastanowić się, jak mówię, w tej chwili na przyszłość? Czy jakoś tego próbować ogarnąć? Ja nie jestem przeciwny temu, żeby się mieszkańcy współorganizowali. Tylko żebyśmy to jakoś zebrali w całość, żeby nie zrobiło się tak, że cały rok wszystkie ulice po kolei tak będą to samo dane święto pomiędzy ulicy. Nie, no może to jakoś próbować ogarnąć. Trzeba spokojnie zostawić komisja. Proszę Państwa, jesteśmy radą dzielnicy Świerczy, mocno podpiszą gminną. Mamy mały teren działania, jest to center, na tej masie widać przeciąg. I powinniśmy promować te małe dzielnice, w których nie będzie promowało miasto. Miasto promuje Westrach, od jakichś dużych powstań, natomiast miasto nie będzie promowało tam małych dzielnic, do święta ulicy Brozowej, do ulicy Felicjanek. Takie święta powinniśmy promować. Jeżeli to nie finansowo współorganizować, to przynajmniej
dać nasz honorowy patrzeć w miejscu pierwszej, żeby mieli łatwą drogę administracyjną. Dlatego bardzo mi dziwi, że zastanawiamy się w ogóle, czy jeżeli to są nasi mieszkańcy, no to ja nie widzę tego przeciwwskazań, jeżeli chce każda ulica zrobić swoje święto, nie problem, będzie to każda sobota w miesiącu, co tydzień na sobota, inna ulica robiła swoje święto, jak najbardziej. Jestem jak najbardziej za tym, że za to uchwałą idą wszystkie finansowe. Jeżeli będą chcieli, to pomogą w tym finansowe, przedyskutujemy. Dziękuję. A dworcem mogę się odnieść do słów? Panie radny, ja zadałem pytanie, na czym ma polegać organizacja święta. I zadałem to pytanie referentowi. Pan odpowiedział za referenta, ale nie zrozumiał, ale powiedzmy, panie, że ja nie jestem złośliwy. A po pierwsze, pan potem mnie nie zrozumiał. Powiedziałem, że jestem jak najbardziej za tym, tylko powiedziałem, rzuciłem, żebyśmy na przyszłość te inicjatywy. Zastanowili się, jak tę inicjatywę pogadać w całość. Organizujemy jako Rada Dzielnicy również Święto Dzielnic w całość. I powiedziałem, że w ramach tego święta również można by wspierać te działania na poszczególnych ulicach. Czyli pan w ogóle mojego sensu, mojej wypowiedzi nie zrozumiał. I prosiłem pana, żeby pan nie odpowiadał, tylko miał pan zadać pytanie, wejść do dyskusji, a pan odpowiedział za referenta nawet. Odebrał pan możliwość referentowi odpowiedzenia na pytanie. Wyjątkowej klasy erudytów, na pewno znajdzie tam miejsce dla siebie. Pani Anna Nawiatylek, pan Michał Rosy. Z całym szacunkiem do wypowiedzi radnego Wojciecha Kasprowicza. Sądzę, że takie pytanie radny, również skierowane do prezydenta miasta Krakowa, który pomimo wysokiego urzędu obejmuje patronaty nad przeróżnymi imprezami i nie uchyla się od tego. Natomiast święto ulicy jest świętem społeczności lokalnej, której ma służyć Rada Dzielnicy. I czy to będzie 45 ulic, czy 75 ulic, to nie ujmuje to niczym Radzie Dzielnicy pierwszej objęciu patronaty. Natomiast współorganizacja polega również na informacji, którą możemy zamieścić na naszej stronie, o organizatorach, sponsorach, czy też wykonawcach poszczególnych punktów programu danego święta. Dziękuję. Ja chciałem się odnieść wypowiedzi zarówno radnego Darosa, jak i radnej Tylek. No nie do końca zgodzę się z tym, że święto jest zawsze dla dobra mieszkańców, ponieważ pierwsze święto ulic w Krakowie akurat się znajdowało na ulicy tam, gdzie ja mieszkam, ulicy Prackiej i Gołębiej. I nie było to zbyt, że tak powiem, akceptowane i lubiane przez mieszkańców święto. Wręcz przeciwnie, było to po prostu po pewnym czasie już znienawidzone święto. Gdyż mieliśmy tylko i wyłącznie zakłócanie ciszy nocnej i spokoju, więc rozumiem, że mam zaufanie do radnego referenta i rozumiem, że tam na Brzozowej mieszkańcy są za tym świętem. Akurat chyba z tego co wiem, to jest nie przez mieszkańców święta, tylko przez tam zawodówkę czy przez technikum organizowane. Natomiast no, dlatego mówię, no, nie zawsze święto może być dobre dla mieszkańców, więc też warto by było się ich zapytać o to, czy to jest fajne dla nich. Już oddaję się, bardzo przepraszam, jak tego się ja poświęcam. Pierwszy raz było fajnie. Tak, 12 razy już nie. Dobrze, można jest odpowiedzieć panu radnemu. W stronie uchwały, że mamy objęcie honorowym patronatem święta ulicy Brozowej i pierwsze zdanie uzasadnienia. Dyrekcja ZSP GNI zwróciła się prośbą o patronat i dofinansowanie organizacji obchodów. Nie proszą nas o pomoc organizacji, tylko proszą nas o objęcie nowym patronatem i dofinansowanie. Tytuł uchwały wskazuje na to, że jednak dajemy tylko nowy patronat. Czyli pana pytanie o organizację, w jakim będziemy wydarzeniem. W paragrafie pierwszym jest i będzie współorganizatorem tego wydarzenia w maju 2013. Proszę sobie przeczytać paragraf pierwszy do projektu. Ale współorganizacja może polegać na jakimś. Ja zadałem tylko pytanie, powiedziałem, nie. Rozumiem, co to jest patronat podarowy, jestem za tym, ale chciałbym się dowiedzieć szerzej, co organizacja. Co mówi ta współorganizacja? Bo czy tam nie, organizacja nie jest współfinansowana. Ale chciałem się dowiedzieć od pana Jacka,
jak będzie to ta współorganizacja wyglądała? Czy pomożemy na przykład w załatwieniu zajęcia pasa ruchu drogowego, czy dofinansujemy, czy będziemy tam uczestniczyć aktywnie, tak siakowa, bo nie ma tutaj nic więcej. Proszę o dwa słowa więcej, rozszerzenia. Zrobiła się z tego wielka dyskusja i powiem tak szczerze, no są na pewno, że ja jestem przeciwko. Rzuciłem również pomysł, aby na przyszłość, czy te inicjatywy lokalne nie obracać jakoś cało, żeby to było skarbonizowane. Radny przyjdzie następny, zresztą jak powiedział pan radny, że czasami między sesjami również mamy prośbę o pana Tudorowi, nie będę co z tym zrobił, bo nie mam, żeby się zeszło. Dziękuję ci, że ja powiem już się zajęć. Proszę Państwa, współorganizacja nie musi wyglądać finansowo od razu. Mamy ośrodki kultury, które pewnie się angażują w takie rzeczy. Robiliśmy święto Felicjany, gdzie celebrowanie grosza, a było zapewnione wszystko. Było nagłośnienie z sercerków, było występy, bo gra profecka, które nam pewnie pieniądze nie ma, to żeby później wyroby z zakresu kultury mogły zafunkcjonować nie tylko w obrębie mówiów Domu Kultury, ale na tej ulicy, na tamte, na tamte. Trzeba, już te pieniądze zostały dane poprzez przeznaczenie do Domu Kultury. A teraz trzeba produkty z tego pokazać ludziom na różnych świętach. Dziękuję, Jacek. Proszę Państwa, ja powiem tak, że święta ulic są taką pewną, nie wiem, modą, która funkcjonuje od 20 lat. Z inicjatywami społecznymi, z nimi jest tak, że jedne powstają, drugie giną. Ja pamiętam święto ulicy Skałecznej, które było z wielką fetą robione, potem już nikt nie pamięta o tym święcie ulicy Skałecznej. Notabene mieliśmy pieniądze, i to momentami wcale nie takie małe. Było święto ulicy Kanowniczej i teraz proszę Państwa, jak ja to sobie wyobrażam, bo zwróciła się do mnie z prośbą pani Alina Kamińska, aktorka teatru Bagatela, która mieszka przy ulicy Brzozowej, jest mieszkanką Kazimierza i moją prawie że sąsiadką, skontaktowała ze mną pana dyrektora zespołu szkół, no i stąd pojawił się dokument. Oni tam prosili z paragrafu lokalne inicjatywy kulturalne o przyznanie jakiejś tam symbolicznej kwoty na zakup materiałów i nagrody w konkursach. Komisja Kultury uznała, że nie jest to zasadne. Ja z tym nie dyskutowałem, w związku z powyższym objęliśmy patronat jakby honorowy. Natomiast jest pytanie też takie, proszę Państwa, czy jeżeli przychodzi jakaś grupa osób, chce coś zrobić i prosi o to, że chce w nas widzieć swojego patrona, czy co, mamy powiedzieć im nie, do widzenia, podłączcie się do święta dzielnicy, które zrobimy. Wydaje mi się, że jeżeli, nie wiem, może to zaskoczy gdzieś coś fajnego, może po jednej imprezie, po jednym roku ochota wszystkim przejdzie. Ja znam na przykład kulisy organizacji święta ulicy Izaaka, które nie doszły do skutku. Natomiast wiecie Państwo, jeżeli jest kilkanaście osób, jeszcze jak się pojawiają takie osoby gdzieś tam medialne, którym się chce uzewnętrznić w swoim miejscu zamieszkania, więc wydaje mi się, że trzeba ich wspierać, jeżeli mnie o coś będą prosić w związku z tym, a będę dysponował czasem, z chęcią pójdę. To też bywa tak, że my żyjemy, proszę Państwa, w tej chwili nawet w tak zwanym stanie budownictwa, żyjemy obok siebie, to znaczy nie wiemy, co robi, z czego żyje, jakie ma problemy, nie wiem, nasz sąsiad z parteru. Bardzo często się dowiadujemy, jak człowiek umiera, że on był w potrzebie, a nikt z nas na przykład nie wiedział. Mamy niekiedy wyrzuty sumienia, że mu nie pomogliśmy, jak mogliśmy. Więc takie święta też czasami służą jakimś takim międzyludzkim integracją. Oczywiście to trudno przesądzać, co z tego wyjdzie, ale uważam, jeżeli ludziom się chce w imieniu swoich, dla siebie i dla najbliższych sąsiadów zrobić coś bezinteresownie, to chyba powinniśmy pomagać. Tyle w tym zakresie. Brawo. Dziękuję. Jeszcze pan przyznać. Jedno zdanie.
Czyli jedno zdanie do pana Jacka i jedno kwestie, że chciałem. Panie Jacku, ja pana rozumiem i jestem też za tym, żeby takie inicjatywy popierać. Jestem za tym, powiedziałem, że za honorowym patronatem jak najbardziej to jest. Rzuciłem hasło, żeby się nad tym zastanowić, czy że inicjatywy nie zebrać jakoś w całość. Nie to, że powiedzieć im, że nie, no niestety chcecie zrobić 15 maja, a my będziemy robić na przykład święto 1 września, no nie, to zróbcie do 1 września. Tylko zastanowić się nad kompleksowo. Prosimy pana, zadaję panu konkretne pytanie, co do, jak pan to widzi, to współorganizację. Dostałem odpowiedzi od różnych wszystkich radnych na temat, jaka współorganizacja będzie wyglądała. Dobrze, pomijmy to, zostawmy, spójrzmy zasłonę milczenia, nie chcę już więcej odpowiadać. Mam prośbę tylko do pani radnej Wyszyńskiego, przewodniczący komisji, żeby jeden z posiedzeń komisji najbliższych, jeżeli uzna za stosowne, poświęciła jeden punkt właśnie nad pewnymi takimi inicjatywami kulturalnymi różnych ludzi na terenie naszej dzielnicy. Żebyśmy się spróbowali jakoś, nie wiem, dużo mózgu zastanowić, przedyskutować, jakoś to spróbować tak ogarnąć jakieś takie ramy. I to będzie święto dzielnicy, że obchodzimy 12 miesięcy, 365 dni w roku, ale żebyśmy mieli to ogarnięte, żebyśmy nie musieli też tak powiedzmy sobie szczerze na hip-hop szybko szukać, czy zbojować sesję, żeby objąć patronat. Nie wiem, udzielmy patronatu wszystkim ulicom, wszystkim organizatorom, ale spróbujmy to zramować. Proszę panią myślę, żeby się spróbowali, a chętnie przyjmę na tą komisję, jak mnie pani przewodnicząca zaprosi. Mam kilka pomysłów, nie chcę teraz się rozchodzić na ten temat, bo do mnie się też ludzie z pewnymi inicjatywami zgłaszają i będzie, że chętnie by się na przykład dołączyli do święta dzielnicy, tylko że co roku święte dzielnice jest w innym terminie i oni w końcu już nie wiedzą, czy w maju, czy we wrześniu, czy w tym roku było. Ja mówię, no w tym rokuśmy nie organizowali ze względu na to, że nie było środków. Było w tamtym roku. Aha, no nie wiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się dopiero z plakatów i z prasy i było zapisane. No więc ta prośba do pani, żeby jedna z komisji poświęciła też jakby jeden punkt na ten temat. Tyle, dziękuję bardzo. Czy z państwa jeszcze chce zabrać głos? Tak, pani tyle pisze. Ja miałam zapytanie, mam takie też poradny powód, mianowicie jest ruch numer 8. Również dotyczy objęcia patronatu święta pszczelarzy. Tam jest bardzo krótkie uzasadnienie i jest tylko, że zwróci mi się o honorowy patronat przychodzę, przepraszam, do punktu 8. Natomiast tu w uzasadnieniu jest też szeroko opisane. Na czym będzie polegało to święto, komu ma służyć, kto nim będzie brał udział, kto jest organizatorem. I zupełnie nie wiem, dlaczego są takie wątpliwości. Mam również zapytanie do radnego, co to znaczy kompleksowo te patronaty. Jeśli pan radny ma propozycję, to proszę ją złożyć do komisji kultury. Bo takie opowiadanie, że kompleksowo, to trudno powiedzieć, czy jedno święto na tydzień, czy jedno na miesiąc, czy jedno na rok. W jaki sposób, czy jakieś będziemy ranki robić tych na patronatów. Przepraszam bardzo, nie rozumiem. Panie Radny. Nie wiem, co bym mogę odpowiedzieć, Panie Radny. Dobrze, zadano mi pytanie. Ale zaraz, odpowiedz od razu, a później Pani Tylek, Pan Roster i Pan Pano. Wiem, ale ja składam wnioski formalne. No, wniosek formalny mogę złożyć w każdej chwili o zamknięcie dyskusji na miłość boską. Zamknięcie. Tak. Niemożliwe. Proszę Państwa, te wypowiedzi kolejne. Pani Tylek, Pan Roster, Pani Tylek skończyła, przepraszam, Pan Roster i Pan Baran. Ja nie, ja już nie, ja chciałem złożyć tylko pytanie. No Pan Roster i Pan Polityk odpowiada na pytania, a teraz głosujemy wniosek, który jest na zamknięcie dyskusji. Ale nie ma takiego wniosku, wykazie wniosku. Najblowanie demokracji. Zamknięcie listy mówców albo głosowanie bez dyskusji. Nie ma zamknięcia. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Co głosuje? 11 za, 2 osoby przeciw, wstrzymało się 1 osoba. Wstrzymała się. Oddaję głos panu Rosterowi. Zaraz, ja miałam odpowiedzieć. Cytata. Obiekt honorowym i współorganizacja w zasadzie prośbą o patronat i dofinansowanie.
nie jestem człowiekiem, który jest na nie jestem człowiekiem, który jest na jak na organizacja będzie wyglądała. Wystarczyło powiedzieć wam kwestię, którą chcę przekazać na Komisję Kultury, ale jeżeli będzie temu poświęcony taki temat, ja to zrobię. Ale wywołała się tylko jedna dyskusja, nie wiem, robimy z czego, prosiłem, spójrzmy za słowem milczenia i skończmy ten temat przegłosujmy. Potem będziemy rozmawiać na Komisji Kultury. Ale na stół. Środka. Chwilkę do. Chwilkę przedamy. Dziękuję bardzo. Nie moram. Może moja poprzednia wypowiedź nie była kompletna, dlatego chciałbym ją uzupełnić. Proszę poważnie podejść do tego tematu i popatrzeć na sprawę w ten sposób. Nasza dzielnica walczy w tym momencie o ciszę nocną i o spokój. Z doświadczenia wiem, że po prostu tego typu imprezy na ulicach kończą się dyskoteką przez całą noc, pijackimi awanturami i murdami. Akurat pani aktorka, która jest inicjatorem, że tak powiem, nie będę wymieniał nazwiska, chociaż znam, bo też chodzi właśnie na te zebrania, ma problem z lokalem, który jest w jej kamienicy. A jest współorganizatorem świetnie. Jest współorganizatorem, obawiam się, przepraszam, bo ja mówię teraz do pana, panie Jacku. Obawiam się, że może dojść do jakichś incydentów ze strony gości, którzy stale przychodzą do tego lokalu, a zakłócają ciszę nocną mieszkania. Bardzo bym prosił, chwileczkę, nie jestem przeciwny temu, żeby była jasność, tylko bardzo bym prosił, panie Jacku, żeby pan faktycznie poszedł na to święto i nie przyszedł tylko w dzień na kawę, tylko najlepiej wieczorem do samego końca dostał i zobaczył, jak się to potoczy, żeby po prostu nie okazało się, że my patronatem honorowym będziemy po prostu... będziemy popierać coś, przeciwko czemu protestujemy. Więc jeżeli coś takiego się wydarzy, to bardzo bym prosił o informacji. Na przyszły rok po prostu nie damy patronatu. Teraz oczywiście uważam, że powinniśmy dać, ponieważ osoby wiarygodne, przepraszam, czy ja mogę mówić? Ponieważ osoby wiarygodne się zwracają o ten patronat, więc nie należy nie dawać zaufania. To już nie są wiarygodne. Natomiast prosiłbym właśnie o jakąś taką kontrolę ze strony pana radnego. Jakiś taki króciutki raport, żeby rada miała po prostu świadomość, czy faktycznie to się tak pięknie odbyło, jak tutaj jest na papieru, czy tak jak się odbywało na przykład na innych miejscach. Dziękuję. Czy ja mogę? Dziękuję. Proszę państwa, pracę przyjmę. Poprawka. Zgłaszasz poprawkę? Dyskusja została zamknięta. Odpowiedź jest jedynka. W zasadzie? Nie wiem. Poprawka w czasie dyskusji. Ale dyskusja została zamknięta. Nie, tego nie wiem, muszę to sprawdzić. Czy to zamknięcie dyskusji uważa? Wniosek formalny w każdym momencie przed rozpoczęciem głosowania. A poprawka jest wnioskiem formalnym. Gdzie to jest napisane? W statucie. Czy poprawka jest wnioskiem formalnym? Może przyjmiemy sesję i pytanie prawnie może. Ja teraz udzielam już parę petycji ze statutu. No. Państwo mogą nie przegłosować. Jaka kultura? Poprawki się zgłasza. Poprawki każdej chwili można. Miasta wie, kiedy się zgłasza poprawki, do pewnego terminu, a u nas nie ma takiego terminu. Nie ma u nas takiego terminu, więc w Radzie Dzielnicy poprawki mogą być zgłaszane do momentu, po sesji. Do momentu podjęcia do głosowania. Jeżeli nie zostanie uchwała przegłosowana, to uchwała nie zostanie, to może być w każdej chwili. A to, że było zamknięcie dyskusji, to nie zwalnia tego, żeby nie przyjąć poprawki. No tak, ale można ją uchwalać na takiej samej zasadzie. No. Albo tak, albo ale. No nie, ale bo ja teraz muszę szukać konkretnego przepisu, a to nie jest miejsce, żebym miał... To co szuka? No to radny rozwój, który jest zastępca, to powinien zastąpić. Nie ma takiego zapisu, bo ja wiem, że go nie ma. Kiedy się składa poprawki? Do momentu głosowania. Nie ma takiego bezpośrednio zapisu, to kiedy się składa poprawki.
No ale nie ma też zakazu, żeby go złożyć przed głosowaniem. No. Tylko przed głosowaniem. No tam, żeby się napisać, że po głosowaniu to tak też nie ma sensu. No właśnie. Proszę Państwa, poprawka wpłynęła tej treści, albo paragrafie pierwszym wykreślić słowa w intencie oraz współorganizatorem tego wydarzenia. Proszę Państwa, głosujemy poprawkę. Czy współorganizacja może polegać na tym? Ale nie jest wyjaśnione, na czym polega. Nie wiem. Przyjmuję, że w uzasadnieniu jest finansowane. Proszę Państwa, kto jest za przyjęcie poprawki, żeby wykreślić słowa i będzie współorganizator? Głosujemy poprawkę. Kto za? Tam jeszcze są, pan nie policzył. 11 osób jest za przyjęciem poprawki. Kto jest przeciw? Ja mam przeciw. Jedna osoba jest przeciwko. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Ja zaraz będzie było to wstrzymane. Ja dyskusja za 11. 11 za. Poprawka przeszła. Głosujemy w uchwale całą. Kto jest Państwa za przyjęciem projektu? Piętnaście osób jest za przyjęciem projektu. Kto jest Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Jedna osoba się wstrzymała.